Hej, cześć wam wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Legion, a to będzie następny odcinek z gry Diablo 3. Tym razem dzisiaj chciałem wam pokazać build pod barbarzyńcę, build skoczek barb, jak go tak nazywam, ponieważ opiera się on głównie na skakaniu, używaniu dwóch okrzyków i rzucania głazem. Po prostu build, który polega głównie na skakaniu i używaniu lawiny, trzęsienia ziemi oraz lawiny podczas skoku. Build głównie skierowany pod set ziemi, tak jak tu widzicie już po prawej stronie, mamy pełny set ziemi, kilka nowych itemków, które wyszły w tym patchu oraz no i 3-4 no w sumie standardowe rzeczy, które już były. Zaczniemy sobie od omówienia buildu krótko, na czym on mniej więcej polega, z czego się składa. No i zrobimy przykładowo jakiś tam gear, powiedzmy, żeby łatwo, szybko poszło. Pokazać wam siłę tego buildu, no i resztę pozostawiam wam do oceny. Także tak, jak już mówiłem, set ziemi. To jest głównie build pod set ziemi, który po prostu ma takie oto bonusy. Skraca czas odnowienia trzęsienia ziemi, lawiny, skoku. To są te trzy najważniejsze skille, które redukujemy przy użyciu rzutu głazem. O 1 sekundę za każdy wykorzystany przy ataku 30 punktów furii. I ten bonus już nam daje do myślenia, że należy stakować jak najwięcej furii. Bo im więcej furii zużyjemy, tym więcej nam skróci się cooldownu z tego skilla. No i z... tu mamy jeszcze lawinę. Ale lawinę akurat nie używamy, bo po prostu nie ma na nią miejsca. Dlatego skracamy sobie cooldown głównie do skoku oraz do trzęsienia ziemi. Dla tych dwóch skilli im więcej furii zużyjemy, tym więcej nam się cooldownu skróci. Teraz tak, skok wywołuje trzęsienie ziemi przy lądowaniu. Czyli, tak jak tu widzicie, pach, pach, pach. Używam skoku, automatycznie w miejscu lądowania używa nam się trzęsienie ziemi z runą, jaką wybraliśmy sobie przy skillu. Dlatego tutaj musimy sobie wybrać runę. To jest najlepsza runa moim zdaniem, ponieważ ona przyciąga przeciwników. Jest to podfizyczna runa zapadlisko. Po prostu, to już dalej mówię podczas omawiania runek, powiem wam dlaczego tą, a nie inną. No i dodatkowo skok zyskuje efekty runy twarde lądowania podczas trwania efektu runy, a czas trwania efektu runy oraz skuteczność jej działania są zwiększone 150%. Jest to po prostu runa, która daje nam pancerz. Już wam pokazuję. Mamy po prostu tą runę w skoku. Po wylądowaniu przez 4 sekundy otrzymujesz 150 premii do pancerza. 150% premii do pancerza. I dzięki temu setu jej skuteczność jest jeszcze zwiększona 150%, czyli mamy praktycznie pancerz o 300% zwiększony. Także bardzo, bardzo dobra, bardzo dobry bonus defensywny. Dobra. No i czas ogólnie trwania jest zwiększony o 150%. Dobra. No i teraz ostatni bonus. Jest to bonus głównie pod obrażenia, czyli że zwiększa zadawane obrażenia przez umiejętności trzęsienie ziemi, skok oraz lawina. Nie, skok. To jest najważniejsze, trzęsienie ziemi, lawina, tapnięcie, starożytna włócznia oraz fala sejsmiczna, której w ogóle nie używamy. Chodzi o to, żebyśmy mieli większe obrażenia z tego, ze skoku oraz z trzęsienia ziemi. To jest nasz bardzo dobry boost do obrażeń. Dobra, i teraz tak, to jest nasz set ziemi, na tym polega i teraz leci pod góry amulet, standardowy amulet pod obrażenia. Najlepiej tutaj proponuję Hellfire'a, ponieważ ten build może używać fajną ilość pasywek. Dlatego tutaj proponuję wam Hellfire jakiś ciekawy. Ja jeszcze nie robiłem, dlatego tutaj mam taki zwykły amulet obietnica podróżnika z typowo bonusami pod ofensywę. No i tyle. I tutaj mamy nowe karwasze, zbawienie z Kulara, które po prostu dają nam bardzo duży boost do rzutu głazem. Oczywiście robimy pod fizyki, tutaj siła, witalność, szansa na trafienie krytyczne. Tutaj też mam dodatkowo fizyki, także te karwasze są dość fajne. Co one dają? Dają nam to, że zwiększa obrażenia przez dają nam boost do tego skilla konkretnie z tą runą. Tak jak tutaj widzimy, o 100%. A kiedy trafimy 5 lub mniej przeciwników, dodatkowe 145% z możliwością do podkręcenia do 150%. Także duży, duży boost do tego skilla. Teraz tak. Dlaczego ten pasek? To mamy pasek przerażające żelazo. Pas, który ma... nie patrzymy na bonus legendarny, ponieważ tapnięcia nie używamy, ale ten pasek ma do 200% możliwość zwiększenia obrażeń od lawiny. Lawinę używamy stąd. Tutaj mamy broń ostrze plemion,
które nam daje dodatkowo jeszcze bonus do trzęsienia ziemi do 200%. I tutaj jest bardzo ważny bonus legendarny, okrzyk wojenny oraz zastraszający ryk wywołują lawinę oraz trzęsienie ziemi. Czyli mamy dwa okrzyki, które podczas użycia wywołują jednocześnie lawinę, jak i trzęsienie ziemi. Dlatego tutaj w tym pasie mamy o 198% zwiększoną lawinę. Czyli używamy okrzyk i ta lawina jest zwiększona o 190%, jej obrażenia są zwiększone o 198%. Dlatego ten pasek jest tutaj bardzo przydatny. I to jest bardzo kluczowa broń, ponieważ używając właśnie tych okrzyków, używamy jednocześnie trzęsienia ziemi z tą runą i lawiny bez żadnej runy, ponieważ nie mamy jej wziętej w skillach. Ona nam po prostu się używa bez żadnej runy. Standardowo na wybrany obszar spada potężna lawina głazów, zadając 2,4 tysiąca obrażeń od broni wszystkim wrogom na swojej drodze. No i o to w tym chodzi, głównie w tym bidzie. Skaczemy. I teraz tak, dlaczego używamy tego skilla? Starożytna włócznia z rzut głazem. Ona zużywa cały zasób furii. Cały zasób furii, czyli ładujemy sobie furię do maksa. Każdy skill nam, widzicie, generuje. Dobra, to będzie o pasywkach. Ten skill nam zużywa całą furię, dzięki czemu, zobaczcie na cooldown. Używamy skoku, używamy tego, wszystko nam ładuje pięknie furię. Bach, używamy i zbija nam się cooldown ze skoku, dzięki czemu możemy jeszcze raz sobie skoczyć. Skok, ładujemy furię i skaczemy. To podczas gameplayu wam dalej pokażę. Jakich bonusów ogólnie szukamy? Starajcie się mieć tak, cooldown na ramiennikach, cooldown w głowie i to będzie wystarczało. W klatce szukajcie trzęsienia ziemi, rękawice, dwa krytyki, siła wid, standardowe buciki oraz spodnie. No i tutaj jeszcze mamy pościągliwość i skupienie ze dwoma krytami i siłą. Oba takie same. No i tutaj ostrze plemion, wiadomo, żeby było starożytne, jak największego kopa wtedy da. No i jeszcze witalność, fajnie, żeby było, do przeżywalności. Dobra, skille, jakie używamy. Zastraszający ryk z zawahaniem. Zastraszający ryk z zawahaniem daje nam to, że podczas użycia tego skilla uruchamia nam się ostrze plemion. Czyli używamy, używamy ryku i automatycznie używają nam się kolejne dwa skille, lawina oraz trzęsienie ziemi. Przeciwnicy są przyciągani, bo tutaj wzięliśmy runę przyciągającą w trzęsieniu ziemi. Starożytna włócznia z rzut głazem, tak jak już mówiłem, zbija nam cooldown, bo przy zużyciu furii skraca nam się cooldown z tych dwóch skilli. Skoku oraz trzęsienia ziemi, tak jak to mieliśmy bonus w secie. Skok, śmierć wysoka, mamy tutaj runę ogłuszającą, ponieważ nie musimy ściągać, ani nie musimy mieć pancerza. Możemy mieć tą runę, która nam stunuje przeciwników. I podczas użycia skoku jest uruchamiane trzęsienie ziemi i przeciwnicy są ściągani do nas. I dodatkowo ogłuszani. Trzęsienie ziemi z zapadliskiem, tak jak już mówiłem, runa ściągająca przeciwników. To jest nasz główny pull. Okrzyk wojenny z przestrogą wirusa. Wiadomo, okrzyk wojenny uruchamia nam znowu ostrze plemion. Czyli mamy dodatkowo lawinę i trzęsienie ziemi. Oraz bitewny szał. To jest ogólnie zwiększenie obrażeń. Nasze trafienia krytyczne wywołują tam 20% obrażeń wokół. Taki ogólnie buścik do obrażeń. No i tutaj mamy pasywki. Pasywek może być dość sporo, powiem wam szczerze, ponieważ tu mamy... Wziąłem te najbardziej optymalne bez Hellfire'a. Jeżeli mamy Hellfire'a, to możemy jeszcze dodatkowo mieć na przykład awanturnika, gdzie na pewno ściągamy przeciwników i mamy ich dużo, czyli mamy jeszcze 20% większe obrażenia. Ewentualnie Shaw Berserkera przy naładowaniu Fury. Mamy dodatkowe 25% obrażeń i ten głaz potrafi naprawdę bardzo duże obrażenia zadać jeszcze z tą pasywką. A ja wybrałem sobie bezwzględność, która jest pasywką bardzo must have, bo to jest dodatkowe 40% obrażeń przy ostatnich 30% życia potwora. Runa, która po prostu nam daje bardzo, bardzo duży boost przy na przykład strażniku szczeliny. Bardzo szybko końcówka leci. Także to jest runa, którą bardzo lubię i ją będę używał. Żądza krwi. Jest to runa, która przywraca nam życie. Przy zużyciu punktów furii przywraca nam prawie 1000 punktów życia, czyli powiedzmy ja mam furii 160, zużywam całą furię tym głazem, czyli zużywam 160 punktów furii i dzięki tej pasywce leczę się o 160 tysięcy, prawda? Bo to jest 1000 za punkt, czyli razy dopisuję sobie 3 zera, czyli mamy 160 tysięcy punktów życia
za rzut głazem. Potęga ziemi po wywołaniu lawiny lub trzęsienia ziemi otrzymujemy 30 punktów woli. Pasywka, która jest bardzo, bardzo kluczowa. Jak widzicie, po użyciu. O, tutaj mamy okrzykowo jednego. Zobaczcie, jak nam się furia przywraca. Bo podczas użycia tych dwóch skilli uruchamiamy Nie jesteś trzęsienie przygotowany. ziemi. No i trzęsienie ziemi oraz lawina dają nam tą furię. Dlatego ta pasywka, ta broń jest bardzo, bardzo istotna, bo podczas użycia tego i tego oraz nawet skoku, bo tutaj nam się uruchamia same trzęsienie Potrzeba ziemi, więcej czasu. przywraca nam się furia, czyli mamy tą generację furii bardzo, bardzo potężną. No i tutaj jeszcze mamy rozjuszenie, które nam powoduje. To jest bardzo standardowa pasywka, zwiększa naszą siłę po zabiciu wroga lub w jego asyście. Także to jest bardzo fajna pasywka, która nam po prostu zwiększa siłę. Dobra, jeszcze kostkę wam pokażę, co jest bardzo istotne. Piecyk w broni. Piec w broni jest bardzo istotny dla strażnika szczelin. Must have. Onuce lód. Też bez tego przedmiotu się ten build nie nadaje, ponieważ daje nam dwa dodatkowe skoki, dwa dodatkowe przyciągnięcia, dwie dodatkowe trzęsienia ziemi. No po prostu must have, po prostu. No. Obrączka potęgi. Też pierścionek, który musi być po użyciu. Tutaj w naszym przypadku skoku przez 8 sekund odnosimy obrażenia zmniejszone o 60%. Bardzo duża redukcja, prawda? Jesteśmy w stanie ustać bardzo dużą ilość mobów, a jeszcze dodatkowo stunujemy je, pamiętajcie. No i dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o ten build. Mam nadzieję, że mam jeszcze gemy. Jeżeli chodzi o klatkę i spodnie, starajcie się dopasować sobie diamenty i rubiny tak, żeby po prostu wyczuć waszą przeżywalność na gierach. Jeżeli czujecie, że wasza przeżywalność jest na niskim poziomie, zamiast jeszcze tutaj rubinów, włóżcie sobie diamenty, tak żeby mieć tą przeżywalność większą. Tu możecie już sami sobie manipulować tymi rubinami, diamentami wedle waszych upodobań, jak wasz gier jest skonstruowany. No i tutaj mamy jeszcze ezoteryczna alteracja, która nam podnosi bardzo przeżywalność. Gem, który jednak powinien być, ponieważ na wyższych już gierach ten barb może paść podczas tego przerwy pomiędzy tymi skokami, bo to jednak nie ma perma tego skoku, tam zawsze troszeczkę 2 sekundy po zużyciu furii się zostają, czy tam nawet półtorej, więc troszeczkę trzeba zaczekać i ten klejnot nam daje tą właśnie przeżywalność, żeby ustać tą przerwę między skokami. No i tutaj mamy jeszcze zmora uwięzionych, czysty damage, wiadomo, skaczemy, jesteśmy przy przeciwnikach, mamy dodatkowe 33% obrażeń. No i tutaj zmora znękanych, gem jak gem, must have pod Lift Guardiana. No i tutaj mamy jeszcze dodatkowo te zwiększenia ataków. Dobra, to by było, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o ten build. Zrobimy sobie zaraz przykładowego giera, jakim jest, no nie wiem, spróbujemy zrobić giera, powiedzmy, 60-65, może nawet coś lepiej, 63, tak żeby wszystko pięknie, ładnie szło. Pokażę wam na gierze 63 ten build, no i oceńcie sami, jak wam się podobało. Także ja się wam w tym momencie już wyłączę, puszczę wam giera i w sumie na tyle. Także piękne dzięki, że wam się podobało. Dajcie lajka, zostawcie komentarz. No i jak wam się podobały moje nagrania, zostawcie suba. Także do zobaczenia w następnym filmie. Miłego oglądania. Uwolnij swą moc, bohaterze. O, będzie dobra walka. Wciąż czekam. Potrzeba więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotów. Nie dam się zatrzymać. Wciąż czekam. Trzeba więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotów. Coraz więcej siły.
Potrzeba więcej nie czasu. Nie możesz się ze mną mierzyć. Wciąż czekam. Nie jestem jeszcze gotów. Nie możesz się ze mną mierzyć. Potrzeba więcej czasu. Wciąż czekam. Starożytni się do mnie uśmiechają. Nie jestem jeszcze gotów. Nie możesz się ze mną mierzyć. Potrzeba więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotów. Słabeł. Potrzeba więcej czasu. Leczyłem się. Wciąż czekam. Wciąż czekam. Nie możesz się ze mną mierzyć. Potrzeba więcej czasu. Nabieram sił. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów. Twój kato sprowadzi mu dłoń. Potrzeba więcej czasu. Trzeba więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotów. Wciąż czekam.